Hejka, Piotrek gra w POE, Mateusz na wakacjach, fleszowy zastępca Jordan melduje się na stanowisku. Lecimy z newsami. Siu! I was built to run. O sequelu polskiego Ghost Runnera wiemy już od jakiegoś czasu, ale twórcy dość długo milczyli za tą premiery. Dziś jednak dowiedzieliśmy się, że ta zadebiutuje 26 października na PC-tach i najnowszych konsolach. Z okazji ogłoszenia mamy też nowy trailer, a w nim przepiękne cyberpunkowe widoczki, dużo akcji i tłusty, futurystyczny banger. Miejmy tylko nadzieję, że wydanie w dość tłocznym okresie zaraz obok Spidermana, nowego Assassina i Alana Wake'a nie wpłynie negatywnie na sprzedaż tytułu. Po jakże pozytywnym odbiorze od graczy, Overwatch 2 został ostatnio najgorzej ocenioną grą na Steamie, twórcy nie mogli pozostawać bierni i wystosowali oficjalny komunikat. Reżyser gry, Aaron Keller, komentuje, że plany odnośnie skasowanego elementu PvE były zbyt ambitne i choć, cytuję, atak złymi recenzjami nie jest fajny, twórcy cieszą się, że ich gra mogła trafić w ręce nowych graczy. Poza tym obiecano nam więcej map, trybów, postaci, misji, wydarzeń, fabuły. Czyli w dużym skrócie, niby przeprosiny, ale nie do końca. No cóż, widać, wycofywanie się z obietnic nie jest fajne. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Jeśli ostatnio otwieraliście lodówkę, wychodziliście z domu albo rozmawialiście z drugą istotą ludzką, to duża szansa, że słyszeliście o takiej małej, niezależnej produkcji, która miała ostatnio premierę – Baldur's Gate 3. Kurz po premierze RPG-owego hitu jeszcze nie opadł, a o produkcji już zaczęli się wypowiadać legendarni twórcy gier z tego gatunku. Brian Fargo od serii Wasteland chociażby zazdrościł Larianom zdobycia licencji, ale cieszy się, bo odniesie niewyobrażalny jego zdaniem sukces. Mike Laidlaw, jedna z legend BioWare, chwalił pomysły z Divinity i drobne smaczki, jak na przykład gadanie ze zwierzętami. Zaś związany przez lata z Bethesdą Jeff Gardiner nie ukrywa, że gra przerosła jego oczekiwania. Ech, trzeba będzie zagrać, jak w końcu wyjdzie na PS5. Tak, tak, wiem, herezję, ale mam słabego peceta. We might survive. Kolejny tydzień, kolejny news o Diablo 4. Miejmy nadzieję, że tym razem dobry dla fanów, bowiem zapowiada się na to, że do produkcji wkrótce mają trafić funkcje, na których brak narzekali gracze. Jedną z nich ma być funkcja filtrowania podniesionego lootu, która odciąży nasze ekwipunki i pomoże łatwiej oddzielić śmieci od lepszego lootu. Jak komentował w social mediach Rod Ferguson, funkcja jest w planach. Jak skomentował zaś inny deweloper, Adam Felcher, w sezonie drugim możemy spodziewać się reworku odporności na żywioły. Jeśli ktoś na to czekał, super. Jeśli ktoś spodziewał się konkretów i daty, no to se jeszcze poczeka. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. Dobre wieści dla fanów CS:ka. Jak sugeruje ostatnia aktualizacja do wersji testowej CS2, przypominamy, że od jakiegoś czasu gra jest w rękach wybranych, premiera tytułu może być bliżej niż nam się wydawało. W ramach wspomnianego update'a do gry trafiła możliwość korzystania ze wszystkich map, tryb offline oraz ulepszony system penetracji. Chłe. Optymiści wskazują na poprzednie obietnice giganta, jakoby to gra miała zadebiutować w okresie lato 2023, czyli do 23 września. Trzymam kciuki. But otherwise haven't been changed. Jeśli tak jak ja uwielbiacie dramy i ploteczki, szczerze, kto nie lubi, pewnie obiły wam się o uszy wieści, że usprawniony model PS5 Pro ma trafić do nas jeszcze tej jesieni. Jak zaś sugerują ostatnie plotki z kanału Red Gaming Tech, nowy model konsoli ma nie przebierać w środkach i ma zaoferować niemal dwukrotną moc bazowej wersji PS5, czyli wzrost z 10 teraflopów do niemal 23. A jeśli ktoś zna się na technologii bardziej, to wrzucam tu szybciutko screena z dokładną specyfikacją, o której mówił twórca z cytowanego kanału. Dajcie znać w komentarzach, robi wrażenie czy nie? I to tyle. Dzięki za uwagę, ja spadam montować materiał, a jutro we Fleszu usłyszycie QBN. Miłego wieczoru. Całuski.